SCP-087 to nieoświetlona klatka schodowa. Schody opadają pod kątem 38 stopni do poziomu przez 13 stopni, gdzie znajduje się półpiętro. Pomieszczenie w kształcie połowy walca. Schody opadają równolegle do poprzednich 13 stopni. Konstrukcja SCP-087 ogranicza pole widzenia do około 1,5 piętra. Jakiekolwiek badanie SCP-087 wymaga posiadania źródła światła. Jako że nie ma tam żadnego oświetlenia ani okien, wykazano nieefektywność źródeł światła mocniejszych niż 75 W. Badający donoszą, co zostało potwierdzone nagraniami, o dźwięku płaczącego, błagającego o litość dziecka, dochodzącym z odległości około 200 metrów spod pierwszego półpiętra. Wszystkie próby przybliżenia się do niego są jednak bezskuteczne i dźwięk sprawia wrażenie tak samo odległego. Obliczona głębokość, jak udało się osiągnąć przy czwartej wyprawie, znacznie przekracza prawdopodobną głębokość budynku, zwłaszcza biorąc pod uwagę uwarunkowania geologiczne okolicy. Nie udało się jak na razie ustalić, czy SCP-087 ma koniec. Przeprowadzono 4 rejestrowane wyprawy do SCP-087 przez personel klasy D. Każda z wypraw napotkała SCP-0871, wyglądające jak twarz bez źrenic, nozdrzy i ust. Osobowość SCP-0871 pozostaje nieznana, ale ustalono, że nie jest źródłem płaczu. Badający w obecności SCP-0871 odczuwają paranoję i strach. Nie wiadomo jednak, czy jest to specjalna zdolność SCP-0871, czy naturalna reakcja badających. Przez okres około 2 tygodni po czwartej wyprawie personel i studenci słyszeli dźwięki pukania dochodzące z wewnątrz SCP-087. Drzwi zostały wyciszone 6-centymetrową warstwą pianki. Po tym doniesienia o pukaniu ustały.